tak to jest rozwalający się karton marszu. Nie umie to? Tak, nie jest tego wodą ocieku. Się da zgodzić. Jedzie młody, na pewno. To sama jednostka struktur? Fajnie. Do Cieszyna za jaj. Natomiast zimą, jak trzeba było grać, czasu zorientować, jak ja się nazywam, kurde. Takich konkurencją dla nas, bo w miarę, bo jak sobie ostatnio wytrasowali pociąg. A wiecie skąd jest ten wiadukt tutaj na tym? Tu nie był postawiony od początku. Znaczy nie, po wojnie on był wcześniej, jak się wycofywali, wyzwolenie, to go wysadzili, nie? No. A ten wiadukt jest przeniesiony. Wiecie skąd? Nie. Z kanału Gliwickiego. Gdzieś był jakiś taki, że jakaś taka była bocznica gdzieś tam tutaj do portu tego. Nie był tak konieczny, kurde, i zaraz po wojnie, bo po prostu tutaj stamtąd, nie wiem, Bratek, który nie żyje, ten maszynista tutaj pochodził z Chybia, właśnie mówił, że tu po wojnie było wysadzone to, że wojna skończyła i potem ten właśnie... No, ale patrz, ile czasu było to nieczynne? To znaczy, tu była jakaś prowizorka zrobiona na szybko. A na szybko zrobili od razu, nie? Na szybko zrobione. No w każdym bądź razie, czekaj, gdzie to było? Gdzie to kurde było? Ty gdzieś na Zwargonie było to czuło. Możemy teraz nie po Cyganiu, gdzie? Co ty bierze? Lotos.
Gatowe. I cała sztuka jest, bo kurde, jak będzie coś tam z pipcy, kurde, żeby ten pęd wymienić. To już to jest tylko szpedeniu rodzaje, kurde, tych systemów zabezpieczeń. Bo takie to są te fajne naczynki, a takie z tymi drutami, to jest spoko, nie? Ale takie właśnie jak tutaj są... Tak telepała, że? Tak. Wieczorny na 22 to jeździli do tego i ten się jakiś czas się nie zatrzymywał. No to jak przychodzili, żeby im tu stanąć, kurde, to tyle. Ja, czekaj, kurde, ty patrz. To super robota, na Andrychowski to... Nie Andrychowski, jak to mówią? Na ten tor. Wadowicki, o, na Wadowicki. Ciekawe, czy oni chociaż tam przyjechali, kurde, jakąś drezynką, kurde, jak my będziemy jechać. Po tym szlaku. Czy będzie tak, jak tutaj, jak ostatnio było na tym wydacie dziecka, kurde, szlanego. Dalej super, a pan tego nie wiem, które tylko to rozszerza, bo nie miał szlanego. No wiem, no, a tego myśmy bardziej zeskany, kiedy jak wszyscy by byli, bo nie mieli jechać, a nie jechali. Nie oni. O, nie. Teraz mój sąsiad. Miało być przejechane, a nie było przejechane. Jechali mnie, kurde, na ciemno. No. Na trzeci peron jedziemy. A ile razy jednostka wjechała tu w ten uporek? Za pierwszy ma. Wiecie takie coś? Ile razy jednostka była w uporku? Ile razy była? No nie wiem, ale wiem, że parę razy się zdarzyło. Ostatnio była najbardziej spektakularny wjazd, że się kładka rękła. Bielsko dla awaryjnego.
wyszła 20 na wiadukcie. Ale wiesz. Jak pozdrawa innego. Jest Biotko. Proszę na zabawę przedstawić. To znaczy, kiedy? Na 25 czy na 28? Bo to są różne rzeczy. A nie ma tutaj żadnego to. Ale żurawie jeszcze stoi. No w lewo jak się wyjeżdża, to jest ten tor taki, co się do głównego wyjeżdżało, to żeby tam stoi. Ale to gdzieś pasażerki, nie? Nie ma tego, to by się nie dało. Nie, nie, nie. Coś też się na takie portygałek krótce, bo... Coś długo nie jechało, nic. Jest żuraw, jest żuraw. No jest. Jeszcze jest. 2795. Tam gdzie będziesz widział SSP, to... Najgorzej jest na przednówku. Wtedy mrozu już nie ma, a korzenie jeszcze kurde nie rosną. Dobra, wszystko puszcza. Babienica. Dworzec wygląda tak całkiem przyzwoicie. No, budynek jest naprawdę już w stanie dobrym, powiedzmy, jak na nasze warunki. No tu mieszkają. Zamieszkały jest, dużo tak, jest. Tak, wszystko nic nie zdołało. Fajnie. Wystarczy o to dbać, nie trzeba wydawać milionów. Tak, milionów. Thank you.
ty. Na bajkach, no. W idealnym stanie, kurczę, by nie jeździło coś. Funkcjonówka nieśmigana. Możemy zrobić postój techniczny na zasilanie się w miódzu. Na końcu tego to był przejazd i tam chyba będzie 20. Takie proste techniczne zasilanie. Tutaj już Peronu do Hemu. Oraz tam się klub. Ale też jeszcze nieźle wygląda w Peronie. Tu jest 20, to jest kilometr P. 14 osiem. Bombardier Pass. Tak jest. A to był taki słup pęknięty. Nowe przejazdy, nowe. Robił. Na Piasta tam pojechał w lewo, żeby tam do Lęcin pojechał. Ale no, my z naszego końca genialnie dla was wszystko mam Lęciny cały dzień. A dla nas nie, bo jak do Lęcin się jeździło, to tam była dobra stołówka w Lęcinach. Zamysłowicami chyba w Kosztowach się odbijało na... jest tam na tych miasto, nie? Taka droga przez Ściernie. Od Górki Ścierne. Tak. Stanek był Górki Ścierne, tak. A potem było Świniowy, Krasowy, Ołtunów. Znasz takie miejscowości? Co? Takie miejscowości, Świniowy, tak, Krasowy, tak. Ołtunów. Nawet wreszcie będzie zaatakowała. Jak okno, tak, takie to spokojne te szkoły. Po prawej stronie to był taki chłop, co był miłośnikiem ZIŁ, bo tam jeszcze ZIŁ, o je, stoi ZIŁ, wrotka pod tym, pod krzokiem. No, ciekawe, czy to czynne, czy to już jest tylko... Na przyczepie, na przyczepach są łódki, no. I to tam, ZIŁ, a tutaj tu stały tak przy drodze te ZIŁ stały, tak na skarpie. Ale to porządek zrobił. O, ma, widzisz, jest ZIŁ, następny stoi. Miłośnik ZIŁ. No i tam trzeci stoi, zobacz. Tam pod skarpą. Jest, jest, jest. Ojej. Wygasł semafor. Gdzie my tu są? Po górze. Po górze, boj. Że do 44215. Na tyle. Mapę świeci.
widzieli, że świeci. Tak. Tak, oczywiście. Szczególnie ta kamera może nam. Minął pan się czerwony gaz. Minąłem. Niech się pan to zatrzymie. Dobra, jakbyś mi tu chciał. Co z plecy? Nie. Nie dziewiątej. Jeszcze będziemy w podpustu. Który gdzieś nie wiesz. Ale wątpliwie. O, tam już wiosło. Ale już tutaj mieszka. I tu 20 na tym przyjeździe, to nie zadać. Ten kanał do szlakowania, który tam jest semafor. 4, 4, 4, na odbiorze 4, 4, 4, 15. Proszę, na szlaku też w Cieszyn? Tak. Jest uszkodzony? Tak. Tak, mamy oszczerzenie. Thank you.
kurde ta poczekalnia była na Błatnicach. Takie kurde jak filodendrony czy coś tam, takie wielkie kwiaty już w środku. Ja. Tak. Palma to była, czy filodendron, taki kurde wielki kwiat tam był. A teraz jest piękny kwiat, ale... Szczęście, że deszcz nie pada, bo prawda. A to nie ma tak krawy, to po pas, kurde, na Jeleśni była prawa po pas. A tam jeszcze coś na tym Jeleśni jeździ? Jeździ? Zimniszko na biegu, tak? Tacy fachowcy, że... Spodziewać się można wszystkiego, tak? Wszystkiego się można spodziewać. Dobrze, że nie ma deszczu. No, to się na linię. No, bawi po coś. No, to wtedy było. Ja się zrobił. Ten słupek tutaj też był nieraz, jak to było czynne, to no, kurde... No, oczywiście. To ja kiedyś jechałem, to też my go ściepywali, bo też no, tu jakiś kamień mamy. Siało. No, się czy tam zarzucą coś, nie? Się czy tam dalej. Gdzieś tam co? Nie będzie się tam ktoś chciał zabrać? Chyba nie. Jak miniesz pewną, to zapią, żeby Czesiek nam pokiwał. No bo Czesiu to mieszka. Się go po prostu poczuje. Trzeba, Nieźle. No, źle nie jest, ale to się najlepiej czuje, jak się drezyną jedzie. No jak jedziecie jak szaleni tutaj to... Ale proszę pana, zachowujemy 30. Nie mniej niż 30. ZSP będzie Thank you.
Zakłady wymienione i linia zawieszona. Linia zawieszona. Widzicie te dziury, które tutaj są? Ona robiła zwierzyna. Między podkładami. Też mnie to zastanawiało, ale jednak to jest fakt. Tyle saren różnego rodzaju zwierząt przechodzi, że to się w głowie nie mieści. Akurat tu w tym miejscu mają przejście z jednej strony lasu na drugą. To się zgadza, bo one czasem tu leżą na skarpie, kiedy tak, się zimą jedzie, to one tu na skarpie od południa se leżą i się w ogóle nie boją. Już są tak wyszkolone, że w rzędzie te imigracji. I to jest właśnie ten szkopuł tej linii. Ten łuk tutaj. Tu nie zdążyli wymienić podkład za sekcji bielskiej. Krawężnikami wyciepali, dobre. No ale przejdziemy. Dobrze, nie przejdzie. Pewnie, że przejdzie. Tam jest właśnie koło tego cmentarza, tam jest właśnie najgorszy ten. To jest właśnie łuk, którego nie zdążyli wymienić po zmianie podkładu. No tu widzę, że niektóre są całkiem świeże jeszcze. No. Ale to robisko jest dobre dla mnie. Gdyby sekcja eksploatacji w Bielsku po prostu, no, nie oddała tego zebrzydowickiej konkurencji między naczelnikami. Panie Wali, kto lepiej pan jest? Dzień dobry. Nie
przed mnisztwem. Nie zrozumiałem, gdzie pan jest? Przed Cieszyn mnisztwo. Jeżdżą jak 35-700. Teraz jestem, 35-700. 35-800, no jest. No jest, no. Nie, to trzeba, tu przyjeżdżą. Jeżdżą, a tutaj jest z góry, z tej strony. Ale takiego numeru jak zrobił... Takiego numeru jak zrobił Łow na szlaku, kurde, Żywiec i Leśnia, to takiego tu nikt nie zrobi. To znaczy? Jedziemy jednostką tam na zapoznanie szlaku, było to kurde niedzielę rano. Jedzie facet, zapieprza. Przejechał, bo tam oczywiście wszystkie 20 na godzinę, tak i tutaj, nie? Przejechał po hamulcu. Stanął z drugiej strony, wysiadł z auta, stanął i się patrzył, czy rzeczywiście to jechał pociąg. No nie, wysiadł z auta, obrócił się, kurde, i się patrzy, czy on nie... To niech nie wysiadają. Tylko właśnie, może nie będziemy tyle, co tutaj nie wsiądzie przez służbowe. Policja przyjechała i policjant jego pyta to samo, czy miał sygnał dźwiękowy, świetny i tak dalej, nie? I mówi, to dlaczego pan wjechał na przejazd? Jeszcze pan na to nie dostać. A dziadek mówi, bo ja myślę, że oni mnie puszczają. Policjant w tym momencie nie miał nic innego do zrobienia, tylko wyciągnąć druczek z mandatami. No, trzystówki mi mówi. Za głupotę trzeba płacić. No. Za głupotę trzeba płacić, niestety. Dokładnie. Dziadek mówi, bo ja myślą, że oni mnie puszczają. No to dziadek, za dużo żeś kurwa myślą. Za myślenie czy płaci? No właśnie, za złe myślenie. Myślę i się skończy. 215 pod tamtą jest. Dobrze, śmiało jest wolna do Cieszyna. Dziękuję. Ale na użytny przejazd znaleźć. To może znaleźć nic za chwilę, nie tam trzeba. Znaleźć tam, gdzie nie trzeba. No tak, niepotrzebnie potem miał takich głazy już na jakieś kawałki lędą i... Tak, tak. I potem sobie biorą. Ja kiedyś miałem na moście w tym Skoczowie. Takie tam nie. Na szynie tocznej i na tej odbójnicy. Siedem ich było. Skąd oni sobie to wiedzą, nie wiem. Na to przynieść główki. Daję, że ta jednostka, gdzie dość dobrze porysowano po tej jeździe. Ona jest po renowacji lakieru, także. W ramach reklamacji. Czy gwarancji? Regenerowacja bez gwarancji. Ale jest zajebane. Zasypane. I to właśnie ci goście, co dziurę robią na przyjazd. Wszystko w niej niesione było. Tak, zaniesione tym jedzeniem. Tak. Wszystko w tym. Myślałek. Też kamienie widzę. No, firma scharadała całkowicie to czuję. Ale potem to zrobili. Bo musieli go przywrócić do pierwotnego stanu. Używalności fantazji. Na jaki tłum? Ta wycieczka. Andrzej.
Aby nie. Jest. Pewnie, że jest. Jest. Tak, jest, cieszę. To jesteśmy gotowi. Dobrze, to będziemy ruszyć. Dzięki. Nie ma czasu. No właśnie, właśnie. Ja myślałem, że to jest funkcja główka, nie śmigana. Nie, jest główka, ale śmigana. Zgłosić mu to? Nie wiem. Nie, myśmy głosowali. I koniec z komentarzami. To pokombinuje to inaczej. Jest taki zameczek. Tam teraz jest szpital dla płucnych gości, to tutaj Piłsudski przyjeżdżał na takie weekendy, takie różne te, jak on by zobaczył tą stację, tak podejrzewam, że chyba Berezę Karpuską go wchodził z powrotem. Tam widać, że tam ma, ja się odbywam, że będzie się nie ma, no to jest zgane. No fuj. To było w programie. No, na Brębie, no. Czemu pan od Katowic nie jedzie z nami? No, bo tak trzeba mi się wcześniej wstawać. Ale do Katowic to by pan nie musiał dopłacać za dojazdu tutaj, a nie, że on pociągiem przyjechał. Ktoś musi. Zakraczył wszelkie normy. Tak, było to spotkanie. Konduktorka miała być. Nie przyjechał ten. Wtedy na K co się nazywa. W radiu przemawiał. On potem do Warszawy poszedł i jak poszedł na dojce do Warszawy, to pierwsze co zrobił, to zbił ten ekspres Wisłę. Co zlikwidował pociąg do Wisłę Cieszyna. 86 pociągów tam zaprzewodził. Kowalczyk czy Kowalczyk? Nie, Kowalczyk nie ma takiego. Nie, od Spyry człowiek. Pana Spyry? Tak. Spyry, a swego czasu tutaj był. Pamiętasz? Na no to ja to nagrałem. Radio Katowice było. No, nie wiedział, co to są polskie linie kolejowe. No on w ogóle nie wiedział, gdzie jest. No orbitował wtedy. No. Tak, jest, cieszę. Ale ważne, no my jesteśmy gotowi, 4-4-215. Świeci wolno. Świeci. No jest wolna, ja niech pan idzie. Dobra, witaj. Gotów do gniazdu? Jedziemy na Malkowice czy nie? Nie. Nie jedno. Nie, no nie ma w rozkładzie, to nie puszczę. W rozkładzie jest tylko. W rozkładzie jest tylko do czeskiego. Na piątce radio. A wy pamiętam, że trzeba po czesku porozumiewać dalej. Myślę, że na pewno coś. O, to najlepiej tak wygląda, zawsze mi się wydaje, że w to gramy się nie.
się czaski posypały. Ale wykolejnicy od tyłu to tylko elf mi przejeżdżać bez wykolejenia. O, ktoś wczoraj tu żłobki przekopał, widzę. Cieszę się bezpośrednio.
jazda bez tachografów. Tak. No mówię ci. Skoczowa, ty jak gdzieś przyjechał, jak ze Skoczowa będziesz wyjeżdżał, to nie na prawo, tylko na lewo. A jak nie, to bajkę przerzucę. Nie, no skręci, no. Na lewo. Bardzo na pilota. I będziesz jechał tak jak na Katowice, ale pożyczymy, kurde, na tym, na Mnichu, pożyczymy skręcić za Mnichem, skręcić na lewo. Nie na prawo, tylko na lewo. A potem w prawo. A potem jak chybie miniesz, to na prawo. Przez Żory będzie prosto. Rybnika będziesz wjeżdżał na prawo. Nie ma problemu, jest wolne. Możecie jechać. Kamera mnie